Jest wiele argumentów, które krążą w internecie i które są argumentami nieprawdziwymi, fałszywymi, dotyczącymi bezpieczeństwa już na samym etapie produkcji szczepionki. Mówi się, że szczepionka była krótko wykonywana. Otóż nie jest to prawdą. Nie jest to prawdą. Proszę Państwa, platformy do szczepionek mRNA były już teoretycznie opracowywane 22 lata temu, a praktycznie od lat 17. Były to platformy, które wykorzystywały wiedzę o wirusach takich jak wirus Ebola, pierwszy SARS, MERS czy wirus wścieklizny. Były to też platformy mRNA, które były opracowywane przy lekach przeciwnowotworowych, lekach onkologicznych. A zatem to doświadczenie, które już mamy dwie dekady, spowodowało, że potrafimy i umieliśmy to robić. Jeżeli budujemy samochód i umiemy budować samochody i włożymy do silnika tego samochodu jakąś małą, drobną, nową część, to nie znaczy, że nie umieliśmy tych samochodów wcześniej konstruować. A tak było w przypadku tej szczepionki. Włożyliśmy na końcu tego procesu po prostu nowego wirusa, nowy fragment wirusa, nie cały wirus. Nie cały wirus, powtarzam, nie wirus atenuowany, czyli taki osłabiony, nieżywy wirus, tylko kawałek wirusa, tylko ten kawałek, który ma tworzyć, wytworzyć białko, wytworzyć antygen, dzięki któremu nasz układ immunologiczny zadziała. Nie wierzcie Państwo w brak bezpieczeństwa, jeśli chodzi o szybkość procedur. Wszystkie procedury zostały dopełnione. Część tych procedur była kontrolowana na bieżąco. Cały świat bowiem chciał wynaleźć skuteczne leczenie, skuteczną profilaktykę przeciwko koronawirusowi. Szczepionka jest lekiem. Ona czasem daje, na szczęście najczęściej nieliczne i łagodne objawy niepożądane, ale szczepionka jest bezpieczna.